Mysz jest jakby przedłużeniem ręki. Pozwala na zaznaczanie dowolnych obiektów na ekranie i wykonywanie czynności na nich. Dzięki niej, aby poruszać się po systemie Windows, wystarczy wskazywać i klikać. Mysz jest używana na biurku lub stole i została zaprojektowana tak, aby pasowała do dłoni, z palcem wskazującym umieszczonym na lewym przycisku. Gdy poruszasz myszą w różnych kierunkach, strzałka na ekranie wykonuje ten sam ruch. Ta strzałka nazywana jest wskaźnikiem i zawsze porusza się zgodnie z ruchami myszy. Pamiętaj, że w razie potrzeby możesz podnieść mysz i zmienić jej położenie. Teraz zobaczymy, w jaki sposób klikać. Lewy przycisk myszy służy do klikania, ale osoby leworęczne mogą zmienić ustawienia myszy, zamieniając funkcję przycisków. Klikając przycisk Start, możesz otworzyć dokument wymagający zmian. Dwa szybkie kliknięcia, czyli dwukrotne kliknięcie tego samego wyrazu, powoduje jego zaznaczenie. Informuje to komputer, że chcesz zrobić coś z zaznaczonym tekstem, na przykład go pogrubić. A co zrobić, jeśli chcesz zaznaczyć więcej niż pojedynczy wyraz? Na przykład cały ten akapit? W lewym górnym rogu akapitu kliknij i przytrzymaj naciśnięty lewy przycisk myszy. Ciągle naciskając przycisk, przeciągnij wskaźnik w dół i w prawo przez cały akapit. Po zaznaczeniu akapitu zwolnij przycisk myszy. Zauważ, że akapit jest teraz zaznaczony tak, jak wcześniej wyraz. Po zaznaczeniu tekstu możesz z nim coś zrobić. Aby przenieść ten akapit w inne miejsce, przenieś wskaźnik myszy na zaznaczony akapit. Kliknij i przytrzymaj naciśnięty lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij akapit. Zwolnij przycisk myszy, gdy akapit znajdzie się we właściwym miejscu. Jest to tak zwane przeciąganie i upuszczanie. Jeżeli mysz ma kółko, możesz go używać do poruszania się po dokumencie. Aby przewijać w dół, kręć kółkiem do siebie. Aby przewijać w górę, kręć kółkiem od siebie. Skoro znasz już te podstawy, spróbujmy klikania prawym przyciskiem myszy. Prawym przyciskiem myszy możesz kliknąć niemal wszystko w systemie Windows, w tym tekst, obrazy i ikony. Kliknięcie obiektu prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie menu takiego jak to. Zawiera ono polecenia, które możesz wykonać na obiekcie, jak otwarcie, skopiowanie lub usunięcie go. Pamiętaj, wskazuj i klikaj. To wszystko, co musisz wiedzieć na temat myszy. Spróbuj.